Dużo mówi się o narcystycznym zaburzeniu osobowości. Myśląc o osobie narcystycznej, wyobrażamy sobie kogoś, kto wywyższa się, chce mieć zawsze rację, umniejsza innym. Tak też jest. To forma zazwyczaj narcyzmu wielkościowego. Taką osobę łatwiej rozpoznać, bo ona nie ukrywa, co myśli o sobie czy o innych. Bardziej wyraża wprost, jaką ma postawę. Ale gorzej, jeżeli mamy do czynienia z narcyzem ukrytym. To wilk w owczej skórze. Nie umniejszając wilkom. Taka osoba kamufluje się i to sprawia, że traci czujność, bo na pozór nie budzi w Tobie poczucia zagrożenia. Dziś powiem Ci, jak możesz rozpoznać ukrytego narcyza i o tym, co powinno wzbudzić Twoją czujność w kontakcie z nim. Nazywam się Joanna Mielniczuk, jestem psychologiem i od kilkunastu lat pomagam budować silną i zdrową psychikę. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z filmami. Narcyz ukryty jest trudnym przeciwnikiem, bo ciężko go rozpoznać. Może się kryć pod postacią na pozór spokojnego, cichego, introwertycznego i miłego człowieka. Potrafi być pomocny, ale im dłużej jesteś z taką osobą w relacji, tym bardziej poznajesz jego drugie oblicze. To osoba, która pokazuje się jako zazwyczaj wieczna ofiara okoliczności czy innych ludzi. Pokazuje się jako człowiek skrzywdzony, który może wzbudzać litość. Przecież tak ciężko miał w życiu. Taką trudną ma historię. Ale im bardziej go poznajesz, to już wiesz, że coś tu nie gra. Coś się nie zgadza. Na początku wrażliwy i delikatny, opiekuńczy człowiek po czasie zmienia się w przemocowca, dla którego jesteś pionkiem do zaspokajania jego potrzeb. Nie stara się, nie dba o relacje. Na tym mu nie zależy. Jest i trzeba być wdzięcznym, bo po prostu jest. On tego wymaga. Taka osoba nie ma głębszych, bliższych relacji ani ze strony rodziny, ani z zewnątrz. Zależy mu na osobach podporządkowanych, nie mających swojego zdania. Takich, które będą mu służyć. Dlatego gra pieniędzmi, dziećmi, tym poczuciem władzy. Robi to, aby wzbudzić w Tobie poczucie zagrożenia. Szuka na różne sposoby kontroli nad Tobą. Czy to w związku, czy w pracy. Stosuje różne formy pasywnej agresji. Wchodzisz w relacje jako pewna siebie i wesoła, pogodna osoba, a wychodzisz jako wrak człowieka. Taka osoba, ten ukryty narcyz, lubi karać milczeniem, ignorowaniem cię. To wywołuje w tobie frustrację, złość. I wtedy usłyszysz, że to ty masz problem ze sobą, że się czepiasz. Pomimo tego, że jesteś ofiarą, to narcyz ukryty powie ci, że to ty się nad nim znęcasz. Daje sprzeczne komunikaty, jest wściekły, ale zaprzecza temu. Więc tracisz orientację, tracisz zaufanie do siebie, do tego, co czujesz. Taka osoba zapomina o tym, co jest dla Ciebie ważne. Zapomina o tym, o co prosisz. Myślisz sobie, ma złą pamięć, bo na pewno nie można być tak złośliwym i tak z premedytacją działać. Można. On może. Zwracasz mu więc uwagę, ale to nigdy nie przynosi rezultatu. Może przepraszać, ale to puste słowa, bo za chwilę robi to ponownie. Narcyz ukryty przeprasza, aby Ciebie ugłaskać, a za chwilę wszystko wraca do normy. On tylko realizuje swój cel, a Ty kolejny raz łapiesz się na piękne słówka, udawaną skruchę czy te obietnice. On mówi o tym, jak bardzo się stara, ile robi.
że to on tyle wnosi do relacji, a ty traktujesz go tak źle. I karmisz się słowami, deklaracjami, zamiast przyjrzeć się faktom. Narcyz ukryty zawsze obwinia innych. On nigdy nie widzi swoich błędów, swoich słabości. Nie bierze za nic odpowiedzialności. To wszyscy wokół są winni. To narcyz jest najważniejszy, a ty masz robić wszystko, czego on chce. On najwyżej będzie robił tylko to, co lubi. Ciebie nie doceni, nie zauważy w tobie nic dobrego. Czy co dobrego robisz? Chyba, że to jest dobre dla niego samego. Ale chętnie zrobi ci uwagę, będzie żartował, wbijał ci szpileczki. I takich ukłuć nie widać, jak takich mocnych sygnałów wielkościowego narcyza. Ale te wciąż zadawane te szpileczki, wbijane szpileczki, mogą dużo bardziej uprzykrzać życie i obniżać twoją samoocenę. Taki narcyz ukryty na pozór stwarza wrażenie miłego i dobrego człowieka, a w bliskim kontakcie pokaże ci, jak to bułgardzi, kiedy czegoś od niego chcesz, kiedy na coś się nie godzisz, to wywołuje w nim złość. Bo jak masz czelność czegoś chcieć od niego? Jemu należy się wyjątkowe traktowanie i uznanie. Jego obecność już powinna być dla ciebie wystarczająca, więc czego chcesz więcej? To, co mówi narcyz, nie idzie w parze z tym, co robi. Dlatego patrz zawsze na czyny. Często ukryci narcyzi są zamknięci w sobie i unikający świata, przez co mogą się wydawać tacy bezpieczni, bezbronni. Ale wynika to u nich z tego, że są negatywnie nastawieni do ludzi i będą się starać ciebie przekonać, że tak jest, że ludzie są źli. A tym samym będą oddalać cię od bliskich, od świata. Do tego najlepiej oczywiście nie mówić innym, co się dzieje w waszej relacji. Ukryci narcyzi, tak jak narcyzi jawni, są nadwrażliwi na swoim punkcie. Jeżeli go krytykujesz, stajesz się jego wrogiem. A wtedy taka osoba manipuluje, zniekształca fakty, plotkuje. I też po jakimś czasie możesz zobaczyć, że jest narcyzem złośliwym i robi wszystko, żeby ci zaszkodzić. Utrudnia coś, zapomina, robi na przekór. I ty czujesz niezadowolenie, ale to jest twój problem, bo przecież ty nie radzisz sobie z emocjami. Kiedy przestajesz reagować, stają się złośliwi i robią coś, żeby uprzykrzyć ci życie. Oni karmią się twoimi nieprzyjemnymi emocjami, twoim lękiem. Krzywdzą cię. Ale to oni czują się skrzywdzeni. Ich krzywdą jest to, że im nie służysz, nie dopasowujesz się, nie stawiasz ich na piedestale. Nie dopasowujesz się do nich. To jest ta krzywda. Narcyz nie ma poczucia winy, nie widzi w sobie problemu, dlatego nie licz na to, że zgłosi się na terapię. Chyba, że tylko po to, żeby pokazać tobie przy drugiej osobie, jak bardzo jest skrzywdzony i może szukać sojusznika. Kiedy tobie wychodzi, kiedy ty masz sukces, jest zły, bo nie jesteś wtedy pod jego kontrolą, więc zrobi coś, żeby ciebie wyprowadzić z równowagi. I wtedy przejmuje kontrolę nad tobą, nad tym, jak ty się czujesz. Osoby z takim zaburzeniem nie sięgają po pomoc, bo nigdy nie widzą w swoim zachowaniu przyczyny. Jeżeli widzisz takie zachowanie u bliskiej ci osoby albo jakiejś osoby, z którą masz kontakt, to ewakuuj się. Tu nie ma innej dobrej rady.
przy kimś takim możesz źle się czuć, możesz częściej chorować. Taka osoba może cię wpędzić w zaburzenia lękowe, choroby autoimmunologiczne, bo życie z taką osobą to ciągłe napięcie, nieprzewidywalność. To podkopywanie twojej samooceny i życie w przewlekłym stresie. Drugiej osoby nie zmienisz, ale możesz zmienić swoje życie. Możesz się chronić i zadbać o swoje samopoczucie. Życzę ci dużo siły, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, abyś coś zrobił z tym, żeby odzyskać siebie i swoje życie na nowo. I nie bój się, bo takie osoby będą karmić się twoim lękiem i grać na twoich emocjach. Im większy wpływ zobaczą na ciebie, tym będą bardziej uderzać, będą bardziej bezwzględne. Jeżeli nie masz pomocy bliskich osób, to zgłoś się do specjalisty, który pomoże ci wyrwać się z takiej relacji. Jeżeli ten film jest dla ciebie pomocny, to zostaw łapkę w górę, udostępnij go dalej, bo lepiej, jak więcej osób będzie wiedzieć, z czym się zmaga i będzie rozpoznawać takie osoby. Dziękuję ci za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!